Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Nagrywam go zaraz po zakończeniu poprzedniego, tak więc... Let's go, bo tu się naprawdę mogą niezłe wiksy za chwilę podziać. What? Co? Jak? Jak? Ej, Sam, to ja. Niebitkę ze włączyłeś, czy co? Wybacz, wystraszyłem cię. Na wschód od smołowiska, w swojej kwaterze. Wróciłeś dzięki Amelii. Gdzie ona jest? Nie wiemy. Nie wróciła na wschód? Nie, ale kiedy cię wysłała, skontaktowała się z nami i zostawiła wiadomość. Jaką? Dokończę to, co zaczęła Bridget. Tylko tyle. Potem zniknęła. Bridget, widziałem ją na plaży. Sam, przestań. Przecież spaliłeś jej ciało, pamiętasz? Nie zostałaby na plaży. Nie mogłaby. Nawet na plaży swojej córki. Sprawdź rejestr. Przecież macie zapis. Niestety. Nic się nie zachowało. Jedyny zapis siedzi w twojej głowie. Co jeszcze pamiętasz? Był tam ten drugi. Cliff. Madai Hardmana. Dyrektora? Teraz mi wierzysz? No, to by wyjaśniało, czemu od dłuższego czasu się nie odzywa. Zawsze go podejrzewałem. Ale teraz części układanki ustawiają się inaczej. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Cały czas zakładaliśmy, że Higgs kontrolował Cliffa, ale ta teoria upadła. Bo Higgsa nie ma, a Cliff w dalszym ciągu rozrabia. Czyli Cliff wszystkim steruje? Tak. Myślę, że przetrzymuje na plaży Amelie i dyrektora. No to po nich pójdę. Ale czekaj. Gdzie Fragile? Jest bezpieczna, tu, z nami. Ale dopóki jesteś tam, nie będzie cię mogła wysłać na plażę. Co? Musisz zrozumieć, Sam. Gdy byłeś nieprzytomny, sytuacja mocno się zmieniła. Wszystko wyjaśnimy. Przysięgam. No to gadaj! Ale najpierw odpocznij. Dobrze? Nie ma mowy. Wracam na tę plażę. A masz jak? Rozumiem, że Lu też nie potrzebuje odpoczynku. Kurwa, nie zarżajcie tym maniem. Kurwa, fuck! Sam, pomogłeś nam połączyć dwa wybrzeża siecią chiralną. Rozprawiłeś się z Higgsem, największym wrogiem UCA. Bez ciebie nie zaszlibyśmy tak daleko. Ale został nam jeszcze jeden krok. Musimy zaprzysiąc nowego prezydenta i ustanowić nowy rząd. Dopiero wtedy zjednoczymy Amerykę. Zachowaj tę gadkę dla kogoś innego. Na mnie nie licz, jebać Amerykę. Mamy kurwa większe problemy. Dokładnie, Sam. Nie powinniśmy sobie teraz zaprzątać głowy rządem. Cliff ma Amelie, a to znaczy, że jutro może nie być czym rządzić. Jeśli będzie jakieś jutro. No to czemu siedzimy z założonymi rękami? Mam w dupie, czym ona jest. Chcę, żeby wróciła. Masz rację. Tylko odbicie Amelie pozwoli nam uniknąć szóstego wymarcia. Ale nie damy rady jej odbić, jeśli najpierw nie wrócisz na wschód sam. Oczywiście nie możemy wydawać ci rozkazów, ale uwierz mi, kiedy mówię, że to jedyne wyjście. Brakuje to tylko ciebie. Fragile przeniosła nas do siedziby. Jesteś cała? Tak, nic mniej. Przenoszenie tylu ludzi w tak krótkim czasie jest trudne. Mama? Nie, Lokna. Jeden kij! Też tu jestem. Pomyślałam, że się przydam. Wszyscy na ciebie czekamy. Nie ma opcji, żebym zasuwał z powrotem taki kawał. A założysz się? Chodź, Fragile. Uda się. Nie mogę.
I to nie przez mój stan. Przenoszenie ludzi przez plażę zrobiło się niebezpieczne. Coraz częściej zdarzają się skoki chiralne. Pewnie to efekt rozszerzenia sieci na cały kraj. Zbyt wiele plaż na jednej przestrzeni, poplątane kanały i tak dalej. Zresztą widzisz, jak bardzo obciążona jest sieć. W obecnych warunkach korzystanie z plaży jest zbyt ryzykowne. Jeśli na nią trafię, nie wiem, gdzie mnie wyrzuci po drugiej stronie. Mogłabym tam utknąć. Dlatego nie mogę po ciebie pójść. Ale jeśli będę przy wejściu na plażę, powinnam móc cię przenieść. W końcu plaże nadal istnieją. Mogę to potwierdzić. Więc tak, będziesz musiał sam wrócić taki kawał. Ale kiedy przyjdziesz, zabiorę cię do Amelii. Na jej plażę. Łączy was naprawdę wyjątkowa więź. Twój łapacz snów, jej kipuł. To nie tylko pamiątki, to niezwykłe, unikalne totemy. Ucieleśnienie waszych wspólnych wspomnień. Dwie strony medalu. Cena wstępu na jej plażę. Łapacze snów to tradycja rdzennych Amerykanów. Plemienia Ojibwejów, mówiąc dokładnie. Podobno odpędzają koszmary i wpływają na sny. Jeśli Dooms jest naprawdę darem od Amelii i jej snem o przyszłości, to totem może być wyzwaniem, żeby się zmienił. Testem. Czy uda ci się znaleźć nadzieję w beznadziei? Przed twoim powrotem poszukam na plaży Amelii i dyrektora. Moja więź z nim jest pewnie zbyt słaba, ale lepsze to niż siedzenie w bezczynności. Sprawdzę w archiwach, czy nie ma o nich więcej informacji. Może znajdę nowe powiązania. Czekamy na ciebie. Z powrotem będzie łatwiej, no nie? Wracaj na wschód, drogę już znasz. Kiedy się zjawisz... Trzeba mieć refleks. No, to wyjdź stąd i kieruj się na wschód, do węzła jeziornego. Tym razem nie będziesz miał ładunku. A raczej sam nim będziesz. To wszystko jasne. Trzeba mieć refleks. Albo kryptobiota, którego da się złapać. I kurde, ten typ. Chcesz poznać moje tajemnice? Szanowny panie, pragnę wyrazić najszczersze podziękowania za wszystkie pizze, które mi pan dostarczył. Do końca moich dni będę z rozrzewnieniem wspominał smak każdej z nich. Niestety na naszej przyjaźni położyła się cieniem jedna kwestia. Żal, który niczym kamień ciąży mi na sercu. Chodzi o jedyne z moich życzeń, którego pan nie spełnił. Mowa rzecz jasna o mojej przesyłce z węzła jeziornego do południowego... What? Przyznam, że niełatwo przychodzi mi wybaczanie i zapominanie uchybień. Muszę więc zadbać o to, by i pan nie zapomniał. Posłanie mojej paczki na dno smołowiska do ustalonego adresata to moim zdaniem skandaliczne dopatrzenie, które nie powinno się przydać temu urzędzącemu się kurier. Wstyd. Nie ma jednak co powiedzieć nad rozdanym mlekiem. Kurwa, czy to jest Hicks? Jedyna paczka, która wylądowała w smołowisku, nie licząc tego od śmieciarza, to ta bomba od Hicksa. Czy to cały czas Hicks zamiał te pizze? Jeśli zechce pan wyświadczyć mi jedną ostatnią przysługę, postaram się panu wybaczyć. Pewnie się pan już domyśla, co chodzi o pizzę oczywiście. Proszę panu przyjść wiadomość od Petera Englerta. Znajdzie pan w nich wszystkie potrzebne informacje. Na dowód mojej dobrej woli odblokowany dla pana wejście do mojej prywatnej kwatery. Proszę bez skrępowania zgłębić wszystkie moje sekrety. Pański ujrzany sługa. Hicks Monaghan! Okej, czyli Hicks to jest jednak imię. Monaghan to jest nazwisko. Kurwa, nie wierzę. O, to on cały czas nam dostarczał, żeby chciał tych cholernych tych. To pomijamy. To niezwykłe dziecko. Wyjątkowe. Może zostać Eudę. Tak, albo... ofiarą. Fundamentem. Mostem. Okej, to była Amelie.
Rozdział 10 Die Hardman. Ten obok to był właśnie Die Hardman, młodszy. Imię John, nazwisko nieznane. Kurwa, co tu się odjebało? Wróć do stołecznego. Chyba, gdzie my jesteśmy? Jezu, i całe to muszę przejść teraz. Dobra, czy mogę sobie jakoś te wytworzyć? Jakiś sprzęcik? No coś tu mamy. Dobra, no to oczywiście woreczki z krwią. Dobra, egzoszkielet to by się przydał teraz szybkościowy. Tutaj level 3. Broń, no jakaś się myślę na pewno przyda. Dobra, karabin, strzelba, granatnik, rakiety. A w sumie czemu nie? Wszystko na plery. Bardzo ładnie mi to proszę poukładać. Go. Zasuwamy. Okej, myślałem, że założę ten egzoszkielet, ale ewidentnie nie. Załóż. Sam, tu Hartman. Uważaj. Stężenie chiralium w regionach predysponowanych do wdarć dramatycznie wzrosło. To na pewno przez plaże. Nie potrafimy przewidzieć, jaki wpływ będzie to miało na wynurzonych, którzy pojawią się w naszym świecie. Niebo jest dziwne. Tak, to jest chyba ostatnie spostrzeżenie, jakie bym sam tutaj właśnie powiedział, wiesz sam? Czy niebo jest dziwne? Dobra, jebać to. Wracam na wschód. Sam, słyszysz mnie? Badałem przeszłość Clifforda Ungera i chciałem się czymś podzielić. Jak wiesz, Unger był amerykańskim komandosem, którego odejście zbiegło się z wdarciem śmierci. Kiedy odszedł, tak się złożyło, że zajął się pierwszymi eksperymentami na EUD. Zmarł jednak, nim dobiegły końca. Chociaż okoliczności jego śmierci nie zostały do końca wyjaśnione. Myślę, że te jego pola bitwy przynajmniej częściowo istnieją dzięki utrwalonym przez niego więziom emocjonalnym. Gniew, uraza, żal, to wszystko ma związek z eksperymentami na EUD. Tak wynika z podejmowanych przez niego prób porwania Lu. Cliff pragnie odzyskać naszego Eudeka, tak jakby go to miało wybawić. Jego obsesja na tym punkcie była tak potężna, że zdołał nie tylko wyleźć z czeluści piekła, ale zabrać ze sobą jego fragment. Jedno jest pewne, nie jest jak wynurzeni. Musimy poznać całą historię jego śmierci i udziału w eksperymentach na EUD. Będę szukał dalej, dam znać jak coś znajdę. Sam, normalnie nie uwierzysz, co znalazłem. Chodzi o eksperymenty na EUD, ich prawdziwy cel. Według oficjalnych źródeł kontynuowano je w tajemnicy na polecenie prezydent Strand. Ich rzekomym celem miało być skonstruowanie wykrywaczy wynurzonych i zapobieganie rozpróżniom. Wszelkie odkrycia, które mogłyby się przysłużyć połączeniom chiralnym i badaniom nad plażą, miały być sprawą zaledwie drugorzędną. Ale jak się okazuje, to była tylko przykrywka. Bo tak naprawdę Eudeki powstały, żeby służyć jako katalizatory sieci chiralnej. Z tego ani innego powodu są zintegrowane z infrastrukturą węzłów, wszystkich, które przyłączyłeś do sieci. Zapewne umieściła je tam Amelie, kiedy prowadziła na zachód pierwszą ekspedycję, by wcielić w życie ambitny plan matki, składając ofiarę za ofiarą na ołtarzu postępu. Prezydent Strand mówiła ludziom, co chcieli słyszeć i robiła, co uważała za słuszne. Wszystko byle tylko zjednoczyć Amerykę, ale zaczynam myśleć, że to mogło kosztować ją duszę. Sieć chiralna to nasze największe dzieło, najwspanialsze osiągnięcie i najcięższy grzech. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć.
Gdybyśmy wiedzieli więcej o Cliffie i eksperymentach, łatwiej byłoby wydać osąd. Będziemy w kontakcie. Sam, widzę, że zbliżasz się do Jeziornego. Bądź silny. Trzymamy kciuki za ciebie i twój bezpieczny powrót. Przy okazji, poczyniłem kolejne postępy w pewnym śledztwie. Clifford Unger zgodził się oddać własne dziecko w ręce naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty na EUD. Sęk w tym, że nie był świadomy ich prawdziwych zamiarów. To oczywiście tylko domysły, ale kiedy Cliff przejrzał ich plany, pewnie próbował odzyskać dziecko. A gdy mu się nie udało, Eudek pozostał częścią programu. W takiej sytuacji miałby przecież pełne prawo żywić urazę do prezydent, kobiety, która do tego dopuściła. Nie sądzisz? Śmierć prezydent Strand nie sprawiła jednak, że jego nienawiść zgasła. Nie, myślę, że przekierował ją na Bridges. Na ciebie, Amelie i wszystkich blisko dyrektora. A teraz ta nienawiść napędza go do wywołania ostatniego wdarcia. Chce obrócić nasz świat w popiół. Po co Cliff miałby przetrzymywać Amelie na plaży? Pewnie wie, że jest czynnikiem zagłady. Nie ma czasu do stracenia. Musisz ocalić ją i dyrektora. Choć w dalszym ciągu nie rozumiem, jak w ogóle zdołał dostać się na jej plażę. Pewnie łączy ich coś więcej. Spróbuję odkryć co. Oj, powiem wam, coraz bardziej mi się miesza we łbie przez te zmianki fabularne od tego, od zewnętrza. Okej, ale dobra, jestem już tutaj. Znowu? Znowu Deadman. Masz chwilę sam? Chodzi o dyrektora. No więc nie ma możliwości, żeby dokonał skoku na plażę Amelie, jeśli nie łączyła ich silna więź, prawda? Zbadałem to i nic nie znalazłem. Sieć powinna coś zawierać, cokolwiek, ale nie było w niej zupełnie nic. Całe jego życie sprzed pracy dla Bridges zostało wymazane. Jego nazwisko, przeszłość, wszystko. Był dosłownie nikim. Co skłoniło mnie do wymyślenia innej teorii. Co jeśli to nie dyrektora i Amelie łączy więź, tylko dyrektora i Clifforda Ungera? I co jeśli to właśnie ta więź umożliwiła dyrektorowi skok na plażę Amelie? Wspólna przeszłość mogłaby wyjaśnić, dlaczego Clifford wziął na zakładnika nie tylko Amelie, ale i dyrektora. Ale nawet gdyby tak było, wciąż pozostaje pytanie. Jak oni do diabła trafili na plażę Amelie? Sam, tu Hartman. Chciałbym, żebyś rozważył coś jeszcze. Teorię, a w zasadzie hipotezę, na temat celu Cliffa. Z pomocą sieci chiralnej nasze indywidualne plaże zaczęły się ze sobą łączyć, w wyniku czego powstał jeden wielki skraj. Jeśli proces będzie postępował, to grozi nam, że wynurzeni zaleją nasz świat, prowadząc do wdarcia śmierci na niespotykaną dotąd skalę. Tak się składa, że zjawisko to nie objęło jednak pól bitwy Clifforda Ungera i mojej plaży, które istnieją w całkowitym odosobnieniu. Nie zbiegły się, ani nie zbiegają z innymi plażami. Ale co gdyby istniała plaża innej klasy, znajdująca się w wyższym wymiarze, która wprawia ten pokręcony proces w ruch? I gdyby ta plaża należała właśnie do Amelie? Może i Cliff ściągnął dyrektora, ale sądzę, że tak naprawdę chciał przejąć kontrolę nad plażą Amelie. Wykorzystać jej władzę nad innymi plażami i wywołać ostatnie wdarcie. To jedyne racjonalne wyjaśnienie jego działań. I właśnie dlatego musisz go powstrzymać. Jeśli Hartman ma rację, mamy poważne kłopoty. Wykorzystać sieć i plażę Amelie, by wywołać ostatnie wdarcie. To dlatego Hicksowi na niej zależało. Jeśli Cliff go na nią poszczuł... Tak, zgadza się. Dzięki ostatniemu wdarciu w końcu zemści się na świecie, który odebrał mu dziecko i życie. Musisz go powstrzymać. Jak najszybciej wykonaj skok na plażę Amelie. Dostań się tam i zabierz ją. To jedyna nadzieja. Jeśli nie dasz rady, będzie po nas.
Czemu nikt nie bierze pod uwagę, że może Cliff chce przejąć kontrolę nad twarzą Amelie nie po to, aby wywołać w darcie, to może żeby mi zapobiec. Może właśnie on chce odstrzelić Amelie i po prostu, wiecie, przerwać cykl. To jest intrygujące. Gdzie jest oznaczenie tego? Chyba synchronu Kliksa, nie? Tu jest gdzieś, to sobie ustawię znacznik lepiej. Są duże, jak nic chyba nie widzę niestety. Strzelam z papa z... Dobra. Czy no to z plecy właściwie. Zbieraj to. Jazda, jazda. To jest zabawne, jak grałem przez tą grę, ani razu nie miałem burzy temporalnej. Miałem śnieżycę temporalną, śnieżycę, opad temporalny, ale burzy temporalnej ani razu. To już jest dziwne, nie? Taka specjalnie oskryptowana akcja. Ja czy mogę wreszcie podbiec po podziemie? Właśnie, jest otwarte. Co tam było? Maska Faraona chyba? No? Grobowa jeszcze maska. I to jest tylko prywatna szafka, nie? Ale w tej szafce nie ma nic. Dobra, to zobaczmy, co się tutaj lepiej ukryje. Tutaj... jakieś nie do czytania baz growy. Prawdziwy podróżny. Trzy Bridgesów, koniec gry sam. Bridges nie mogą tworzyć mostów. Kto ich potrzebuje? X tu był XD. No i proszę. O, nośnik pamięci tu być. Maska. Zaś te czaszki dziwne. Wal się sam. Do piekła z tobą. Jestem boską cząstką. Świat wzywa dostawców, ale ja potrzebuję więcej mocy. Trochę jak Virgil. Żadnych kontynuacji dla ciebie. To jest jeszcze napisane. Jak tam sam? Czekaj, jak się przybliżę. Fragile? Zapomnij, że kiedykolwiek mnie poznałaś. To jakieś hieroglify. Amelie, o Amelie, jedyny prawdziwy zbawca. W ogóle zdjęcie od chuja. Ja pierdolę. No ale widać, że Higgs to miał trochę nie po kolei w głowie. I to nie tylko po tym, co odwalał w ogóle fabule, nie? Nie, kurwa, kolejna taka chmurka? To co tym razem? No co tym razem? Bo teraz to Cliff mnie nie wciągnie do siebie.
To nie bardzo ma jak. Dobra, walić tu. Już jest tutaj. No, dawaj. Kurwa, kto to razem? Ja pierdolę, serii. Ej, czyli teraz powinniście powiedzieć, że po pierwsze, to Die Hardman musiał zastrzelić Cliffa, a po drugie, że zrobił to na rozkaz Strand, ale dlaczego ona miała taki sam głos jak Amelie? To mnie kurwa cały czas zastanawia. Bo wiecie, co innego jak była, bo Amelie, wiadomo, ta sama aktorka, ale dlaczego głos jest tak młody? U Amelie to się zrozumiem, ale ona była taka mega stara, że ona na oko miała co najmniej jakieś 60 lat. Nie miała prawa mówić tak młodym głosem. To jest po trzecie już właściwie. Ale teraz po czwarte i w sumie to, co chciałem powiedzieć jako pierwsze i najważniejsze. Czy te wszystkie wspomnienia to nie były wspomnienia Eudeka, tylko sama? Jakby... Nie, wow. Po prostu wow.
epizod 11, Clifford Unger. Dobra, to wykonamy to w tym odcinku jeszcze, no bo... Sorry, ale trochę... Dużo jest do wycięcia z tego odcinka. To delikatnie mówiąc. Reflektor to akurat koło tego mi lat. Właśnie to jest też osobna kwestia, nie? Jakby... Gdzie ten rabat? To jest też osobna kwestia, nie? Jakby skoro... Cliff poluje na Lu, co nie? To czemu w sumie my mamy te... Zresztą my. Wiecie, no to teraz te moje gadanie, że... Skoro poluje na Lu, to czemu... Właśnie sama te wspomnienia, nie? Wcześniej też miał to sens, że to byli właśnie jednotki, żeby nie wiem, co się mieszało. Ale teraz było ewidentnie pokazane, że to było bardziej wspomnienia sama niż do tego. Niż już. W takim razie... Okej, mam chyba pomysł dlaczego. To tak wygląda. Ale może lepiej się nim jeszcze nie będę dzielił. Jeśli gra go potwierdzi albo zaprzeczy, to sobie tam powiem, czy... Jeśli powiem wam rezultat tego. Dobra, dajesz, zasuwaj. Bez komentarza. Dobra, Cliff, gdzie jesteś? Mogę te lepce na później zabrać. Dobra, już teraz prosto do Cliffa chyba idziemy. Ja bez sekę. Tym razem nie swagersko nie wisi na pajęczynie z drutu kolczastego, tylko swagersko sobie wychodzi z mowy. To nie moja wina, Eude. To nie moja wina, Eude.
padł? Akurat chyba padł. Dobra. W miarę to schodzi, tylko oczywiście trzeba uważać gdzieś tego. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze, spróbuję pójść w zwykłe pociski. Wiadomo, są to stopnie wynurzenie, ale to nie są kompletnie wynurzeni. Przynajmniej Cliff nie jest. Widzę Cliffa niestety. Przecież ty kurwa... No. Gdzie? Ty? Dobra, siema. Kurwa, Rio. Dobra, nie, jednak nie. Nie ma to pocisku. Ale się. Do zera to zużyć. Out. Też out. Kryptobioty, to poproszę. Przydadzą się. Sześć w jednej. To nie za dużo. Idziemy! 6 razy 3 z jednego. Okej, okay, z jednego 180 ml krwi mogę uzyskać takie jedno. No nie, okej. Okay. O, granatnik. Nie, nie oddawaj moczu. Granatnik. Zdjętych. Gdzie pozostałych trzech. Dwóch tych i dwóch. Okej, to Cliff. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Bo było pewnie za łatwo. Dobra, to już który? To już chyba trzeci, mi się wydaje. Dobra, let's go. Worki z krwią oczywiście... wręcz abuzować powinienem. Potrzebuję najbardziej. Nie sam! Dobra, gdzie? Żeby zacząć mówić tego durnego błędu. Jest kiedy biorę. I...
zmieniam. Pusto. Out. Jeżeli nie ma takiej odległości, to bez sensu. Okej, dobra, mamy to. Kurde, za pierwszy raz mi się udało. Dlatego tego typa widział w tych krzakach. Wydostanę nas stąd. Obiecuję. Oddaj mi moje dziecko. Clifford Ungar. Kim jesteś? Jesteś ojcem. Że nazywasz się sam Porter, a nie sam Bridges. Mój most do przyszłości. Ludzi. Jesteś mostem do przyszłości. Chodź sam. Wstań. Wziąć LD i stąd uciekać. Nie mogę pomóc pana żonie. Przykro mi. Jeśli dostaję rozkaz, muszę go wypełnić. Muszę. Ale to pod panem służyłem najpierw. Pana rodzina na to nie zasługuje. Nie zasługuje. Czemu mi pomagasz?
jeżeli cię złapią. Ponieważ uratował mi pan życie, sir. Raz za razem. Gdy wysyłano nas w sam środek piekła, to tylko dzięki panu wracaliśmy do domu. Okej, rozumiem, to jest też znowu koniec rozdziału. Jezu, to jest cutscenek teraz, jeśli nie wiem, kiedy mogę odzywać. Okej, znowu w kwaterze. Zakładam, że w jeziornym. Sam, wszystko gra? Przejrzałem rejestry. Wygląda na to, że wpadłeś w superkomórkę. A po krótkiej chwili wypadłeś po drugiej stronie strefy zero. Niedaleko węzła portowego. Jak się tu znalazłem? Pamiętasz Wiktora? Znalazł cię nieprzytomnego przy porcie i przyniósł tutaj. Props dla ziomka. Myślę, że Lou jest dzieckiem Cliffa. Powiedział, oddaj mi łącznika. Niemożliwe. Urodził się... Dał mi to. Może próbuje nam coś powiedzieć. Coś o Eudekach albo o ich tworzeniu. Dobra, moja teoria... Nie miałem wrażenia, że chce nas skrzywdzić. Raczej, że chce tylko pogadać. Ale sam powiedziałeś, że przetrzymuje dyrektora na plaży. Tak. Może łączy ich coś, o czym nie wiemy. Ich i Bridget. Zabawne, że to mówisz. Powinieneś coś zobaczyć. Trafiłem na to, kiedy grzebałem w archiwach. Dobra, szybka pauza. Moja teoria, którą chciałem się z niej podzielić, póki co nadal w mocy. To się ani gra mi nie zaprzeczyła, że źle myślę, ale też nie potwierdziła, że dobrze myślę, więc też na razie póki co siedzę cicho, nie a propos tego, co tam myślę, ale wyczekuję jakiejś informacji na ten temat. Dobra, let's go. Co tam dla nas masz, Edwin? To nagrana przez dyrektora wiadomość o nazwie Jeżeli nie wrócę. W porządku. Ta wiadomość powstała na wypadek, gdyby coś mi się stało. Tylko dla Bridges. Lepiej, żeby nikt inny tego nie obejrzał. Dostałem mały prezent od Amelii. Obiecała zabrać mnie na plażę. Ta oto lalka miała wskazać mi drogę. What? To pułapka. Na pewno. Ale udałem, że w to wierzę. Wy wszyscy też udawaliście, prawda? Wiecie, że ta maska skrywa coś więcej niż twarz. No. Amelie też jest zagadką. Brak przeszłości, jakichkolwiek dowodów istnienia, po prostu duch. I podobnie jak ducha, nie spotkałem jej osobiście. A wy? Widzieliście ją na żywo? Musnęliście dłoń, ramię? Pierwsza ekspedycja została podzielona na dwie grupy. Dobra, a propos Amelie, sam spotkał i dotknął. Ale to było na plaży. Więc czy spotkał osobiście? Amelie była w pierwszej, mama i Hartman w drugiej. Nie spotykali się z nią. Tak, grupa Amelie zginęła w węźle granicznym. W
wszyscy poza nią. Wszyscy, którzy mogli potwierdzić jej istnienie. Bzdura. Ona istnieje. Dotykałem jej. Ona mnie też. Wiesz, ja miałem do czynienia tylko z hologramem. Spotkałem ją. Uwierz. Osobiście. Nie jeden raz w dzieciństwie. Tak, ale na plaży. O właśnie. Oto, co prezydent powiedziała o córce. Urodziła się na plaży. Jej K zostało tam, a H przeniosło się tutaj. Przez rozdzielenie ciała i duszy spędziła znaczącą większość dzieciństwa w szpitalu. Zdrowie jej szwankowało, ale Dums wychodziło poza skalę. Okej, okay. Dokładnie tak jak przypuszczałem. Czyli prezydentka i Amelie to jest kurwa jedna ta sama osoba. To samo co z Lokne i z Malingen. No, prawie. Bo Lokne, Malingen to faktycznie są siostry, ale wiecie, są tak miarę połączone. Ale tutaj jest to prawie to samo, tylko jeszcze bardziej wywindowane w górę, powiedzmy. Czyli, dobra, teraz żebym nie popierdolił. K to ciało, nie, K to dusza, a H to ciało, ewentualnie odwrotnie. Jeśli teraz źle to wymawiam. Czyli dusza prezydentki została kurwa na plaży i to była Amelie. A ciało zostało w tym świecie i dalej była prezydentką. Ja pierdolę, jakie to jest posrane, kurwa Kojima, ty zawsze potrafisz zrobić grę, która z mózgu robi sieczkę. Z czasem rozwinęła nadprzyrodzone moce i przezwyciężyła swoje ograniczenia. Jeszcze przed 20 przenosiła się na plażę ciałem i duszą. Wtedy zaczęła tam spędzać cały swój czas. I tak, kto chciał się z nią skontaktować, ten musiał skorzystać z hologramu. Prezydent nalegała. Przysiągłem służyć prezydent oraz Ameryce. Jej słowo było dla mnie prawem. Więc kiedy przedstawiła Amelie jako córkę i swoją następczynię, uwierzyłem. Ale po przywróceniu archiwów postanowiłem sprawdzić swoje uprawnienia dostępu. I tak właśnie odkryłem, że Bridget w wieku 20 lat miała nowotwór macicy. Nie mogła mieć dzieci. Potwierdzenie tego, co mówiłem przed chwilą. Widzicie? Nic się nie zgadza. Nie jest możliwe, żeby Amelie była biologiczną córką Bridget. Skąd się wzięła? Kim jest? Czy w ogóle istnieje? Skąd możemy mieć pewność, że Amelie jest czynnikiem zagłady, skoro nawet nie wiemy, kim naprawdę jest? Możliwe, że ta cała teoria to tylko stek bzdur. Ale jeśli nie, jeżeli to ona wywołała wdarcie, muszę przyjąć jej zaproszenie. Naładowałem broń hematopociskami. Krwią sama. Wiążę broń z nią, ze mną, z nim, ze wszystkimi. Co oznacza, że będę mógł zabrać ją na plażę. Przerwę to, co zaczęła. Powstrzymam ją. Kilka ostatnich słów. Jestem nikim. Zwykłym gościem, bez żadnych mocy. Nie mam Dums, nie potrafię też wracać jak sam. Nie mam pojęcia o umieraniu. Nigdy nie próbowałem. Tak. Byłem w piekle. Każde pole bitwy nim było. Ale choćby było bardzo źle, nie umierałem. Jedyne, co potrafiłem, to uciekać przed śmiercią. Cóż, czas się zbierać. Ona mnie wzywa. Bridges, nie rozczarujcie mnie. Po zakończeniu nagrania dyrektor przeskoczył na plażę.
A raczej Amelie go tam przeniosła. Na plaży mierzył do Bridget z broni. Zjawił się Cliff i go zabrał. Myślałem, że udał się tam, żeby pomówić z Amelie. Tak, też tam była. To ona mnie wyciągnęła. Teraz to wręcz oczywiste. Nie wierzę, że tego nie dostrzegałem. Przecież to Amelie. Jak na złość. Co to było? Sieć chiralna na chwilę padła. Zdaniem Lochne, niebawem stanie się całkiem bezużyteczna. Czyli harowaliśmy na darmo. Pozwól, że dokończę myśl sam. Ja mu powiem. Fraże, wyglądasz strasznie, musisz wypocząć. Wiem. Muszę ci coś powiedzieć. Pogawędziłam sobie z Hicksem na plaży. Nie potrzebował nawet zachęty. Dlaczego cię zdradził? Było to częścią jej planu. Co? Dowodziła nimi. Te wszystkie rozpróżnie, cały plan wymierania. Amelie to ukartowała. Jasne. I co jeszcze? Wiem, że nie chcesz w to wierzyć, ale to potwierdza słowa Die Hardmana. Hicks zdradził mnie, kiedy ją spotkał. Najpierw chciał powiększyć obszar działania, a ja miałam przydatną moc. Przynajmniej tak zaczęliśmy współpracę. Nie był terrorystą. Chciał poszerzyć grono odbiorców. Ale w porównaniu z nią moje zdolności były niczym. Ona mogła kontrolować wynurzonych, więc Hicks przerzucił się na nią. I wtedy zamieniła go w agenta zagłady. Amelie dała mu moc? Tak. Zrobiła z niego homo demensa. A co z Bridget? Wyjaśnijcie mi, co robiła na plaży? Na to też macie odpowiedź? Wiem, że to trudne. Ale Hicks sam powiedział, że Amelie jest czynnikiem zagłady. Zajrzałam do jego kapsuły. I nie było w niej łącznika. Spójrzmy na to z perspektywy. Taką samą lalkę miał Die Hardman. To są ich łączniki. Podobno terroryści przywrócili technologię EUD, a Bridges tylko poszło w ich ślady. To bzdura. Ich metody i wasze są całkiem inne. Wasze EUD-ki łączą was ze światem umarłych. Ich lalki łączą ich z plażą Amelie. Wiecie, kto jeszcze miał takie lalki? Cliff. Nosił je na polach bitwy. Cliff, Hicks i dyrektor. Wszyscy trzej zostali wciągnięci i zmanipulowani przez czynnik zagłady. Kim ten czynnik tak naprawdę jest? Czy to Bridget? Albo Amelie? Odpowiedzi na wszystkie pytania kryją się na plaży. Czego chce i czemu? Jeżeli się tego dowiemy, może zdołamy uniknąć ostatniego wdarcia. Musisz ją znaleźć sam. Kimkolwiek jest. Czeka na ciebie na plaży. Wracaj na wschód. Jakie to jest popierdolone! Sam będę się streszczał, bo połączenie jest słabe. Jest robota. Stan Fragile się pogarsza. Jeśli zapadnie w śpiączkę, istnieje szansa, że jej dusza utknie na plaży. Potrzebuje kryptobiotów i to szybko. Na szczęście Fragile Express ma ich zapas w węźle portowym. Możesz po nie skoczyć, skoro jesteś w okolicy? Szczegóły znajdziesz w terminalu na górze. Proszę, to bardzo ważne. Wiesz, jaki mamy dziś dzień? Moglibyśmy dziś wszyscy świętować, gdyby twoja mama... Przyniosłem tort. Im więcej świeczek, tym lepiej, nie? Nie.
Niedługo będziemy mogli razem wyjść na zewnątrz. Obiecuję. A wtedy zrobimy wielkie przyjęcie. No. Do wszystkiego dobrego. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Death Stranding. Cześć!